bo ja się będę stresowała. Zdrowie. Na zdrowie. Na zdrowie. Dzień dobry, witam. Katarzyna Szymańska. Piszę bloga i tworzę kanał. Od nowa zaczęłam swoje życie. Dzisiaj jestem u Joli, u mojej znajomej, którą poznałam poprzez terapię Gersona. Bardzo się cieszę, ponieważ Jola się zdecydowała, żeby z nami porozmawiać i podzielić się swoją historią. Dlaczego musiała zastosować terapię Gersona? Jolu, dlaczego w ogóle podjęłaś terapię Gersona? Bo to jest kluczowe dla, myślę, tutaj dla słuchaczy, no bo wiesz, są ludzie, którzy zaczynają terapię, bo chcą oczyścić organizm, a są też ludzie, którzy muszą, a wiem, że ty musiałaś. Trzy lata temu diagnoza nowotwór tarczycy złośliwy. Profesorowie nakłaniali na szybkie, jak najszybsze usunięcie, pozbycie się tarczycy całej i nowotworu. Tak. Więc po prostu podjęłam się tego. Myślę, że ze strachu. Tak, tak, myślę, że bardziej ze strachu, tak. Nie wiedząc, co mnie dalej czeka. Tak. A po prostu myślałam, że będzie fajnie bez tego narządu. Biorąc do końca życia tabletkę. Po prostu zawierzyłam profesorom, że będzie fajnie, że uregulują mój system hormonalny, tak. I że będzie wszystko pięknie. Po czym po usunięciu i po pierwszej radioterapii jodem radioaktywnym, okazało się, że mój stan no nie ulegał ani znacznej poprawie, a w zasadzie się bardziej pogarszał. Wypadanie włosów, nerwowość, zimno. Więc postanowiłam po prostu spróbować. No bo jak nie spróbujesz, to się nie dowiesz, oczywiście. Tak? Dzisiaj w internecie jest tyle dostępnych środków i można sobie po prostu wyjąć to, co jest dobre i spróbować, tak? Zastosować to na sobie. Tak. I zobaczyć, czy jest dobrze, to... a powiedz mi, a bałaś się na początku, bo wiesz, na przykład do mnie ludzie dzwonią i na przykład tak pytają się, że mają właśnie problem, dowiedzieli się, że mają jakieś, wiesz, albo guza, albo coś i mówią, no ale jak ja mam zacząć terapię Gersona? Bałaś się? Nie, nie bałam się. Postanowiłam, że zaryzykuję, a poza tym dziewczyna, która tak opowiadała pięknie o tej terapii Gersona, tak mnie zauroczyła. Pozdrawiamy ją, nie możemy powiedzieć na razie kto to, ale pozdrawiamy ją bardzo. Ja po prostu patrząc na nią... Kochana jest. Tak, patrząc na nią po prostu nie dowierzałam, że ona też borykała się z jakąś chorobą przewlekłą i sama powiedziała, że terapia Gersona ją wyleczyła, że te zmiany po prostu się cofnęły, że ona sama czuje się lepiej. Tak. Poza tym ten wygląd mnie urzekł jej. Była... Ona tak świeci. Tak, ona świeci. Ona naprawdę wyglądała o 10 lat młodziej. W ogóle taka spokojna. I tak po prostu mnie zachęciła. Dlatego mówię, nie, spróbuję. Niczego się nie bałam. No trzeba po prostu spróbować. Trzeba robić soki, pić te soki. Tak. Zaparzać kawę i 15 minut jest to kilka razy dziennie na początku. No to są takie przyjemne chwile, tak? Tak, tak. No właśnie, bo niektórzy mi się pytają właśnie, czy jak to w ogóle się odbywa, czy to sprawia ból i tak dalej. No nie, właśnie to jest takie dosłownie, tak jak powiedziałaś, to jest przyjemne. Jeżeli człowiek jest rozluźniony, tak. Robi to według całej tej podstawy, zachowując higienę, tak. W czystym takim relaksie, w spokoju, tak. Z jakąś muzyczką w tle, tak. to jest naprawdę, nie ma się czego bać. Nawet dzisiaj gdzieś tam, jak komuś mówię, to ludzie nie dowierzają, tak? Co z moją florą jelitową? Tak, właśnie. No robiąc to 3 lata, jestem, mam się dobrze. Moja flora chyba jelitowa również, więc wszystko jest w porządku. Wszystko jest dobrze, tak, dokładnie.
Tak, a powiedz mi, jeśli chodzi właśnie o żywienie, to na początku, jeżeli stosowałaś Gersona, to szłaś typowo gersonowsko, czyli zupa Hipokratesa. Tak, od razu. Tak, tak, czy tak. Ziemniaki, to tak. Wszystkie rzeczy po prostu. Ja też, ja uważam, że to jest proces, bo teraz dużo osób na przykład do mnie dzwoni i mówi, ale ja bym chciał przejść zaraz na surowe. No nie da się, to jest jak, tak, jakby to proces, trzeba, prawda? To jest trudno. Tak. Dążę do tego, ale jest to do zrobienia, ale mówię, tak. Że 80-90%, jeżeli człowiek je żywność surową, nieprzetworzoną, pije soki, to jest już naprawdę bardzo duży sukces. Poza tym widać to, jak się człowiek czuje, jak wygląda, po nawet nieprzespanej jakiejś nocy ciężkiej, tak? Nie ma żadnych oznak. Jest to bardzo fajny proces, ja po prostu polecam. Zastosowała to częściowo również moja rodzina najbliższa, dzieciaki, mąż. Widziałam męża dzisiaj. Wiadomo, że jest ciężko z dzieciakami, tak. no bo to, co nas otacza dzisiaj, no to wiadomo, tak? Ale... Z dziećmi jest trudno, ale wiesz co, ja zauważyłam, że nawet jeśli się spotykam z osobami, które mają dzieci, to mówią, jeżeli my pokazujemy... Tak, dobry przykład. Tak, to one później przejdą, nie? Tylko to taki rozmowa, uświadamianie, no i dobry przykład. I nawet jak gdzieś, wiadomo, zjedzą coś nie takiego, czy nawet mi się to zdarzy, to jednak wiem, że na drugi czy na trzeci dzień trzeba po prostu to nadrobić tą marchewką, jabłkiem, czy jarmużem, czy buraczkiem i wtedy i to się wszystko wyrówna, tak? Tak. Świadomość po prostu też no, nasza wzrasta, tak? Jeszcze jedno, te warzywa i owoce muszą być ekologiczne. Tak. To jest też podstawa, tak? Zaczynając w ogóle cały ten proces, myślę, że jest to ważne, żeby myć te owoce i warzywa tak. odpowiednio, tak. żeby robić to wszystko na świeżo, tak. nie żeby to przetrzymywać po kilka godzin, bo wtedy to wiadomo, nie ma witamin, mikroelementów i tak dalej. Nie ma tego działania takiego, więc dokładnie. Ja się napiję, bo mam świeży. Świeżutko trzeba pić. Tak. I Jola, jeszcze mam takie pytanie, ponieważ jak stosowałam terapię Gersona, to miałam taki problem, że musiałam wszystko wyeliminować z domu, jeśli chodzi o świeczki zapachowe, o jakieś perfumy. Ludzie, którzy przychodzili do mnie, to mówiłam tak, zapraszam Was serdecznie, ale proszę nie perfumujcie się, bo ja nie mogę tego znieść. Czy też miałaś ten problem? Mówisz o tych kubkach smakowych i w ogóle, że organizm jest taki wrażliwy na wszystko. Wyostrzony. Tak, wyostrzony. Tak. No bo kubki smakowe to wiadomo, że jak się coś do ust włoży, no to już się rozpoznaje, ale organizm tak, jest coś takiego. To znaczy, wiesz co, ja wiedząc, że mam ten gdzieś tam te komórki nowotworowe, złośliwe w organizmie, pozbyłam się tych toksycznych i szybciej rzeczy, tak? Tak. Niż moja rodzina czy najbliżsi. Ale dzisiaj wiem, że jest to do zrobienia. Tak. Można stosować rzeczy, ale właśnie z eko-certyfikatem ekologiczne. Poza tym myślę, że wiele tych rzeczy jest nam po prostu niepotrzebnych. Tak. Żeby żyć w ogóle zdrowiej, oczyścić się tak porządnie, myślę, że trzeba powoli wyeliminować po prostu wszystko, co jest toksyczne w domu. Tak, ja też miałam zapachy w gniazdkach kilka lat temu, tak? Zapachowe świeczki. Tak. Nie zdawałam sobie po prostu sprawy, jak bardzo jest to toksyczne, jak bardzo my to wdychamy przez skórę. To jest po prostu wszystko, co nas otacza, meble szkodliwe, tak? Tak? Ja po prostu 3 lata temu zaczęłam się dowiadywać wszystkiego, tak? Tak. Że wszystko, co nas otacza, jest... Musimy to eliminować po prostu, bo się to da wyeliminować, tak? Zamienniki są po prostu. Albo po prostu nie stosować tego, nie tak? Nie stosować, no właśnie. Muszę Ci powiedzieć, że ja już jakby przeszłam tą terapię i oczywiście oczyszczam się co tydzień, ale już na przykład mogę sobie pozwolić, używając na przykład psiknięcie tego perfumu, tak? Więc powróciłam raz na jakiś czas. Tak, więc jest już okej, okay, ale właśnie te początki były dość naprawdę takie, tak jak mówiliśmy, wyostrzone, więc chciałam właśnie podkreślić, bo nieraz ludzie też do mnie dzwonią, mówią, że nie mogą po prostu, wiesz, tego zapachu znieść i tak dalej, czy to jest normalne. To tak, jest normalne. To jest normalne. Jeszcze nie wiem, czy miałaś coś takiego, że
nagle na twarzy wychodzą jakieś krostki, których nigdy nie było, tak. Jakieś ropne takie nawet. Tak. To jest właśnie ja wszystko. Jak ja dojrzewałam, to nic nie miałam, a nagle po nagle. Prostu. Tak, to jest też fajny proces, bo organizm się oczyszcza, tak, i to wyrzuca. Właśnie widać, wyrzuca na twarzy, tak? Mhm. I to jest, tak, to jest bardzo, bardzo dobry objaw i też właśnie w momencie, kiedy z kimś tam rozmawiam i zaczyna po prostu przechodzić tą terapię, mówi, że po prostu wysypana jest, tak, albo wysypany jestem, to ja mówię, ale fajnie. Tak, tak. No fajnie, inny zapach potu, tak samo, tak? Tak, tak. Trzeba to po prostu przejść, bez żadnych, po prostu się oczyścić. Myślę, że pół roku to jest tak, takie minimum. Tak, tak. Takie... No przy nowotworach. Mhm. No bo tak jak ktoś oczyszcza, tak, z jakiejś choroby nawet przewlekłej, no ale myślę, też, że 3 miesiące tak, do pół roku. Ale też. Potem, żeby jednak tak. To stosować i eliminować po prostu te toksyny, tak, które nas otaczają. Dokładnie. Jeszcze mam pytanie odnośnie lewaty, ponieważ wiesz, jeżeli komuś opowiadam, że te lewatywy u mnie to były na zasadzie 4 dziennie, 3 dziennie, tak, bo w terapii takie zasady są. Ile nawet lewaty? 6. No tak, nawet 6. Bo ty troszkę inaczej, tak, bo miałaś tak, już jednak, tak. Ile tych lewatyw stosowałaś dziennie? 4 miesiące, 6 lewatyw dziennie, 13 soków. Mm. Bardzo ciężkie do zrobienia, ale można to zrobić. Później wiadomo, że już ten proces się troszeczkę zmniejsza. Tak. Dzisiaj jest to jedna lewatywa. W ogóle jest coś takiego, nie wiem jak ty masz, mm-hmm. że 3 soki to jedna lewatywa. Tak powinno być. Tak. Wiadomo, że tam czasami no, się nie uda coś, bo się wypijemy 2 soki albo 4, ale... Jeżeli już się też dobrze czujemy, to myślę, że co nawet co 2 dni jedna lewatywa, ona nie zaszkodzi, a pomoże. No właśnie. Bo te toksyny, które się zbierają nawet z powietrza, nawet jedząc ekologiczne rzeczy, bo niektórzy właśnie, nie wiem, spotkałam się jeszcze, że jest coś takiego, z czego wy się oczyszczacie, skoro tak, zdrowo pijemy, zdrowo jemy, tak. Wyeliminowaliśmy wszystkie w domu środki czystości, tak, toksyczne i tak dalej, tak. To z czego wy się oczyszczacie? Mhm. No jednak te toksyny zawsze są, chociażby w powietrzu, tak, spaliny, tak. Jednak widać w ogóle to. Samopoczucie też po tej lewatywie jest lepsze. Inne. Tak, funkcjonujemy tak. Inaczej. Kolejna rzecz, wiele moich znajomych pyta się, czy nie przestały mi pracować jelita. A, to jest też dobre, tak. Robiąc dobre, tyle lewatyw, że ja rozleniwiam jelita i tak. Się nie potrafię normalnie załatwić. Tak. No nie, to jest nieprawda, tak. Ponieważ czasami, jeżeli gdzieś wyjeżdżamy rodzinnie, wiadomo, tych lewatyw nie robię, bo nieraz nie ma warunków, tak? Już dzisiaj nie muszę ich robić codziennie. Mhm. Normalnie się załatwiam, normalnie, nawet 3 razy dziennie, tak? Także to jest normalny proces, to... Nie wiem skąd takie jakieś dziwne, no mnie to śmieszy, tak, bo ja mówię, 3 lata to robię, polecam to każdemu, po prostu spróbować i wtedy się przekonamy, tak. Tak. Powiedz mi, jeśli chodzi o tą terapię, i to w którymś momencie jest coś takiego, że mamy bardzo wzdęty brzuch. I to jest normalne, tak, bo przeszłam to naprawdę w którymś momencie, to tak jakbym była w 3 miesiącu ciąży, byłam przerażona, ale później systematycznie to schodzi. Czy u Ciebie też tak było? Tak, tak. Nawet mówiłam Ci, że wczoraj też próbowałam tak 100% w ciągu dnia być na surowym, tak. Więc po prostu pod wieczór brzuch miałam, jakbym była z bliźniętami w ciąży, 6., 7. miesiąc. Tak. I po prostu nie mogę się do tej pory przyzwyczaić, ale na drugi dzień wraca to wszystko do normy. Tak. Myślę, że to jest normalne. Nie wiem, czy organizm nie musi się po prostu przyzwyczaić. Tak, tak, tak. Jednak jeżeli to jest proces, jeżeli oczywiście. Tyle lat jemy gotowane, przetworzone i tak dalej, a my chcemy nagle po roku czy po 2 osiągnąć, no nie, no będzie to jakoś, prawda? Tak. Ale jest to do przeżycia, to mija. Dzisiaj się obudziłam, płaski brzuch, więc... Super, bo musimy powiedzieć, że Jolka ma tak syna i... Dwie,
Bliźniaczki. Bliźniaczki, dziewczynki, 13-latki, tak. Super. Jeśli chodzi o Twoje wyniki, o samopoczucie w tej chwili, jest wszystko ok? Tak, tak. Wyniki mam bardzo dobre, samopoczucie również. Mhm. W ogóle wydaje mi się, że po sokach i po tych warzywach człowiek jest taki pełen energii, nie jest taki ospały. Nie brakuje Ci mięsa? Nie, ale wiesz co, Kasiu, ja mięso odrzucił, mój organizm jakoś samoistnie odrzucił mięso przed diagnozą, nie wiem czemu. Było mi niedobrze, przyrządzając, gdzieś tam w sklepie kupując to mięso, po prostu miałam takie ataki omdlenia, paniki, no musiałam mężowi i rodzinie tak przygotowywać, chociaż jedliśmy bardzo rzadko, ale było to mięso, tak, były te produkty mleczne, jajka, jakieś sery, twarożki, no bo wydawało nam się, że to jest zdrowie, tak, że to trzeba jeść, żeby mieć zdrowe kości i tak dalej, i tak dalej. Także w zasadzie mięsa to nie jem tak już około 4,5 roku. Jajka 3 lata, nabiał również, także da się, wyniki są bardzo dobre, nie mam żadnej osteoporozy i tak dalej. Super, bardzo Ci gratuluję z tego, że wiesz, że jesteś taką silną osobą, bo wiesz, w społeczeństwie jest powiedziane, no jak coś takiego się robi, no to troszkę uważają za wiesz, dziwactwo, nie? I bardzo Ci gratuluję tego, że po prostu podjęłaś się i że jesteś zdrowa, że powracasz, że masz fajne dziewczynki, że mąż tak schudł i w ogóle super wyglądaj. I z Rafałem stwierdziliśmy, efekt uboczny. Tak, właśnie. Z Rafałem umówiliśmy się, że jeszcze troszkę i też z nim nagramy filmik, bo naprawdę rewelacyjnie wygląda. Jak go poznałam, to no był sobie troszkę taki. A dzisiaj? Wow! To znaczy 10 lat młodszy. Wiesz co, w ogóle przy tej terapii człowiek wraca do swojej wagi z tych lat młodzieńczych. Tak. Jest jakiś taki moment, ja na przykład po operacji byłam bardzo chuda, bardzo zeszczuplałam, zmizerniałam, wyglądałam po prostu źle. Tak. Później był taki etap przejściowy przy już takiej stuprocentowym protokole gersonowskim, że ta waga też była taka minimalna, byłam wychudzona. A ja teraz jedząc praktycznie to samo gersonowego, pijąc soki, jakby ta waga taka jest, powraca do tej normy, że nie jestem taka chuda, źle wyglądająca, że gdzieś tam się policzki zapadają, tak? Wszystko się wyrównuje, wyrównało, prawda? Się, no wiadomo, my nie możemy osiągnąć wagi albo za dużej, albo za małej. Tak. Podobno ta waga, którą mieliśmy w wieku 20 lat, jest taka najodpowiedniejsza, najzdrowsza i najlepsza dla organizmu później w wieku 40 plus, tak? Tak, tak. Jolu, to jeśli chodzi o terapię Gersona, to uważam, że zatrzymujemy proces starzenia przy terapii Gersona, w sensie takim, że wiesz, oczyszczamy organizm, pijemy soki, jemy no, większość na surowo, ale no wiadomo, w Gersonie też jest ta zupa, Hipokratesa i tak dalej, ale ogólnie, wiesz, jemy na surowo. Proces starzenia się zatrzymuje. Zatrzymuje się. Ja to widzę po sobie. Ja widzę też po sobie. Tak. Czujesz się lepiej, czujesz się taka, wiesz... Tak, mimo tych 45 lat, no które, właśnie, chciałam Ci się zapytać. Które teraz mam, tak. Ja naprawdę czuję się lepiej niż 10 lat temu. No. Tak jak mówiliśmy wcześniej, po wstaniu rano, nawet po nieprzespanej nocy, twarz wygląda inaczej, ona jest taka promienna. Nie wiem, możliwe, że od tych witamin, które owoce i warzywa mają, tak? One nie są przetworzone, nie są podgrzewane. Oczy, w oczach coś w ogóle widać takiego pozytywnego. Moja znajoma mówi, wiesz, takie osoby świecą. Tak, jest coś w tym. No, tak. Świecą takim światłem fajnym. Wiadomo, jeżeli wkładamy do swojego organizmu jakieś węglowodany przetworzone, czy nawet chleby, no jesteśmy makarony. Ospali, makarony, tak, jesteśmy jacyś tacy. Puchnięci, tak, to widać po prostu, tak? Różnica. Tak. Ja jeszcze miałaś mnie zapytać. Tak. O głodówki. Ach, o głodówki. Dobrze, super. Słuchajcie, mamy tyle tematów. Nie, bo widzisz? Po Gersonie jakby jesteś już w tym procesie gersonowskim, ale jednak jeszcze chcesz czegoś więcej, jednak cały czas zasięgasz jakichś informacji. Wiadomo, no to było 100 lat temu, tak? Tak.
troszeczkę jednak musimy na sobie to jakoś przeprowadzać te zmiany, tak? Więc ja poszłam jeszcze o krok dalej i po prostu spróbowałam postów jednodniowych. Szło mi to bardzo powolnie, opornie, ale szło. Wiadomo, że czasami po 10 czy 12 godzinach człowiek rzucał się na jedzenie, ale to z tygodnia na tydzień szło lepiej. Dzisiaj po roku czasu jest to jeden dzień w tygodniu, kiedy organizm przyjmuje tylko wodę, tak? Na drugi dzień człowiek czuje się naprawdę o wiele lepiej. Tak. Waga stoi w miejscu, to nie jest tak, że też chudniemy i tak dalej. Żeby tutaj się nie bać, tak, że ktoś jest już znowu za chudy i co potem. Myślę, że te procesy samooczyszczenia jeszcze wtedy są przyspieszone, tak? Jeżeli nic nie wkładamy przez cały dzień do ust. Tak. Szóstka wątroba odpoczywa po prostu. Jolu, jeszcze mam pytanie, ponieważ w Gersonie są suplementy diety. Chciałabym, żebyś się wypowiedziała na temat suplementów, ponieważ na początku, jak zaczęłam stosować terapię, to nie miałam dostępu do suplementów i zwiększałam sobie ilość soków. I piłam po prostu te 3 soczki przed lewatywą i po lewatywie też próbowałam tam 2 jeszcze sobie wypić, bo tych suplementów nie miałam. Teraz już mamy. Co myślisz o suplementach? Jak to wygląda u Ciebie? Wiesz co, na początku ich nie stosowałam. Ale po jakimś czasie po prostu zaczęłam. Jednak w każdym tym procesie, tym krótszym czy dłuższym, czy bardziej zaawansowanym, jednak musimy się wspomóc. Dzisiaj wydaje mi się, że sama Ziemia jest pozbawiona, prawda, mikroelementów i niektórych. Musimy po prostu to stosować. No. Tylko tak, tylko wiesz co, właśnie, bo suplementy, prawda? Te suplementy, które są jednak trochę tańsze. Nie, no wiadomo, że... skład czytać, prawda? Wiadomo, że jeżeli kupujemy tutaj warzywa ekologiczne i wiemy, mamy tą świadomość, tak, co kupujemy, to tak samo tutaj sprawdzamy po prostu skład, tak? Tak, no muszą właśnie być one jak najbardziej naturalne. Też nie przesadzamy, robimy sobie jakieś przerwy. No w protokole Gersona jest enzymy trzustkowe trawienne, tak. Tarczyca, tak, niacyna. Tak. Myślę, że jest to potrzebne, ponieważ mamy niedobory cały 10. czas. Tak, tak. Mamy niedobory i warzywa, i witaminy, no musimy je uzupełniać. Mieszkając w Polsce, musimy to uzupełniać, tak. Okej. Dziękuję Ci bardzo. Stosuję i będę stosowała suplementy. Ale jeszcze chcę Ci się zapytać o cukier. Ponieważ ja byłam uzależniona od cukru i wiem, jak to po prostu wygląda. Czy miałaś też uzależnienie od cukru i na ile? I czy odstawiłaś? Czy udało Ci się? I czy były problemy? Myślę, że dzisiaj to każdy jest uzależniony od cukru, bo cukier jest wszędzie. Tak, jasne, że miałam ochotę nieziemską na wszystko, co jest po prostu słodkie. Czekolada, Nutella, ciasteczka i tak dalej. Przed chorobą o wiele bardziej. Myślę, że terapia Gersona również z tego leczy, z uzależnienia między innymi od cukru, od soli, alkoholu i tak dalej. Bardzo, ona bardzo pomaga. Dzisiaj starcza nam cukier, który mamy w owocach i w warzywach. Mi wystarcza w zupełności, tak? A dobrze, ale jak sobie na początku z tym radziłaś, poradziłaś? Bo wiesz, okej, terapia Gersona, czyli ogólnie jakby odeszło od Ciebie, tak? Tak, tak. Tak. Czyli takie naturalne. Ja myślę, że to było też spowodowane ilością tych soków, które wypijałam codziennie, więc jakby organizm nie wołał o ten dodatkowy cukier, bo już ten dobry cukier sobie przyjął, tak? Okej. I to było takie naturalne. Tak uważam. Poza tym świadomość, że jakikolwiek nowotwór odżywia się tym cukrem, więc też została w mojej głowie. Tak, a zwłaszcza, że masz piękne dziewczynki, fajny dom, męża i tak dalej, to tak, to pomaga, prawda? Tak, żeby podejmować takie decyzje. Tak. Nie wkładając do ust po prostu czegoś, co jest Ci niepotrzebne, co Ci zaszkodzi. No, muszę Ci powiedzieć, że ja byłam bardziej uzależniona, już wiesz, ja już się budziłam o 3 w nocy,
na czekoladę, więc to już było naprawdę zaawansowane. Ale to też nie uważasz, że jest coś w organizmie? Może jakiś pasożyt, który po prostu woła, tak? Tak, czekoladę, w ogóle te wszystkie torty i tak dalej, to tylko i wyłącznie nasze pasożyty to wołają, to nie my. My chcemy jabłka, my chcemy winogrona, a nasza natura. A niestety te stworzonka, które zaczynają mieszkać w nas, ale nie, przy zupie Hipokratesa, zjadając dwie miseczki dziennie i pijąc tyle soków, tak, po prostu organizm jakoś nie woła, nie, ma zaspokojone, tak, i tyle, tak? Tak, tak. Poza tym wiadomo, kiwi, banan, jest tak słodki. Tak, te wszystkie, suszone owoce. Tak, jedząc nawet tą owsiankę, tak, to zaspokaja się, dlatego myślę, że to na niektórym może być trudno, tak? Ale taki proces dwutygodniowy, adaptacyjny, tak, to myślę, że jest najlepszy, prawda? Oczywiście, ja przeszłam ten dwutygodniowy, ale taki, wiesz, ja wyeliminowałam wszystkie wtedy owoce, wszystko co ma cukier, nawet ten zdrowy, ponieważ naprawdę ja byłam zaawansowana, moja kandida była bardzo mocno rozwinięta, no i przy tym miałam bardzo dużo pasożytów, ale się udało. Jola, jest jeszcze jeden temat, który w terapii Gersona, ale nie tylko, jest poruszany. To są nasze zęby, czyli jak o nie dbamy, przede wszystkim o leczenie kanałowe. Wiem, że miałaś problemy. Miałam problemy. Jakby nie przyjęłam tego do siebie na początku terapii Gersona, tylko po roku zaczął mnie boleć ząb. Tak. Nie myślałam aż tak bardzo, że ma to taki duży wpływ. Okazało się, że ząb, który mnie zaczął boleć, jest leczony kanałowo. Zrobiłam sobie pomiar wtedy komórek nowotworowych, bo takowy też można robić, więc wyszło ich bardzo dużo. No wiadomo, był stan zapalny, więc przewertowałam bardzo dużo materiałów i po prostu postanowiłam usunąć wszystkie zęby kanałowe, które mam. Zrobiłam to praktycznie za jednym zamachem. Nie, świadomość, wiesz, po przeczytaniu o tym króliku, tak, gdzie wszczepili, tak, tego zęba. Poza tym miałam też problem, bo wiele dentystów nie chciało mi usunąć i patrzyli na mnie dziwnie, dlaczego młoda kobieta z takimi pięknymi zębami nagle chce usunąć. Ja po prostu się uparłam i to zrobiłam i myślę, że to też przyczyniło się do lepszego samopoczucia. Wiadomo, w organizmie już nie ma tego stanu zapalnego. Organizm sobie potrafi sam jakoś już walczyć z czymkolwiek, nawet złym. Więc ja nie miałam na początku tej świadomości, tak? Bo nagle za dużo przy tym całym protokole Gersona, za dużo jest informacji, tak? Tak. Człowiek zaczyna tutaj lewatywy, tak, soki, zupy, co wyeliminować, co można, czego nie można. Później suplementy i dopiero później eliminacja po prostu tego toksycznego otoczenia. No i między innymi kanałowe zęby, tak. Także myślę, że to bardzo ważne. Tak, żeby zwracać uwagę, że jeżeli nam zachoruje jakiś ząb i tak dalej, to jednak znaleźć dentystę biologicznego, jest ich bardzo mało w Polsce, ale można, albo po prostu upierać się przy swoim i po prostu prosić o usunięcie, tak? No, myślę, że to jest bardzo dobre, dlatego że później właśnie to się, tam w książce jest opisane nawet, że to wycieka i dostaje się do naszych komórek, a później niestety chorujemy, bo ta toksyna jednak cały czas żyje. Jest w organizmie, dokładnie. To jest też ważne. Zęby są później w ogóle lepsze po stosowaniu warzyw i owoców. Ja na przykład zauważyłam, że nie muszę ich czyścić ustami od stomatologa, tak jak kiedyś to było. Żaden nalot się na nich nie zbiera. No wiadomo, że przy nieprzeżuwaniu mięsa i produktów. Tak, nie pijemy kawy, nie pijemy herbaty. Nic się nie osadza, dokładnie. Tak, tego osadu praktycznie nie ma, ale muszę Ci powiedzieć, że właśnie ostatnio też pojechałam na przegląd i właśnie była dyskusja, że patrzyli nawet w kartotykę, kiedy byłam ostatnio, bo mówią, że nie ma nic do czyszczenia. Tak. Więc to jest też fajne. W ogóle też mi nie chorują zęby. Dokładnie, ja zauważyłam to samo. Od 3 lat po prostu jestem bardzo rzadko, tak jak powiedziałaś, na przeglądzie. I po prostu jest spokój, cisza, nic się nie psuje,
ale myślę, że warto po prostu zrobić porządek. Mamy niektórzy te zęby kanałowe, no ja po 3 ciążach po prostu te zęby, wiadomo, mi się osłabiły, tak? Przy niedostarczaniu witamin do organizmu, przy karmieniu piersią nie miałam takiej świadomości. Dzisiaj bym żadnego zęba nie leczyła kanałowo, tylko od razu bym go wyrwała, tak? Jeżeli się coś dzieje nie tak. Tak, ale myślę, że przy takim trybie życia myślę, że... Tak, ale niektórzy już mieli na przykład problem z zębami, tak? Tak, wiadomo, no. Jesteśmy w różnym wieku, tak? Od tego cukru te zęby. Tak. Zresztą dzisiaj dzieciom, tak? 10, 12, 15-latkom zęby bardzo się psują. Tak, także tak. No mówimy tutaj o młodzieży, tak? A co będzie później w wieku 30-40 lat? Więc dbajmy o zęby. Dbajmy, dokładnie. Między innymi pijąc soki i pukając, prawda? Tak. One też się oczyszczają. Tak, bo nie wiem, czy stosujesz, że na przykład u mnie w łazience stoi irygator do jamy ustnej. Tak, tak. Jest irygator lewatywy, tak. I irygator do jamy ustnej, więc on jest rewelacyjny. Zwłaszcza wtedy, kiedy zaczynamy pić bardzo dużo soków, to jednak ten osad tego soku się zbiera się, tak. I tak jest po prostu... Szczoteczka nie do końca doczyści. Dokładnie. A jednak przypłukać irygatorem, tak. Super. Tak. Ja zabieram, mam jeden taki stacjonarny, a drugi, gdzie po prostu gdzieś wyjeżdżam, to zabieram go i też jest rewelacyjny. No, więc super. Dziękuję ci, Jolu, bardzo, ponieważ jest tak mało osób, które chcą się podzielić. Ale nie, już jest, wiesz co? Tak. Jest już chyba coraz więcej osób. Teraz mam nadzieję, że pójdziemy w górę. Myślę, i że jak zaczynałyśmy, to było mniej, takie patrzenie. Mhm. Ale tylko wiesz, co jeszcze jest, jaki mam problem z tym, żeby po prostu jakby nakłonić kogoś. Dlatego, że ludzie nieraz używają, stosują terapię Gersona, a jednak nikomu nie mówią, bo się po prostu boją otoczenia. Co powiedzą, jak zareagują, wiesz. I to jest chyba, myślę, że największy, bo to, że my się spotykamy w gronie i my sobie opowiadamy, to jest okej, ale żeby ktoś po prostu przyszedł i mi powiedział, słuchajcie, ja stosuję i jestem zadowolony, no to jest, wiesz, gorzej. Ale ja ci bardzo dziękuję, że się zgodziłaś, bo naprawdę wydaje mi się, że bardzo dużo osób skorzysta z tego i ludzie naprawdę potrzebują pomocy właśnie w takiej kwestii. Ja myślę, że to jest w ogóle coś, co dała nam natura. No właśnie. Lewatywy były od zawsze. Wprowadził je i stosował Hipokrates między innymi, tak? Tak. Jedzenie warzyw i owoców na surowo. Sama natura. Sama natura. Więc dlaczego by nie spróbować, tak? Dokładnie. I czuć się po prostu lepiej. Tak, tak jak my. Z dnia na dzień. Tak. Trzymajcie się, pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego. Cześć.